Proszę państwa, podano news... Auć. Stało się. Netflix zaprezentował w piątek wieczorem zwiastun swojego nowego serialu pod tytułem Wiedźmin. Zapewne nie macie pojęcia, o co chodzi, więc wyjaśniam, że będzie to historia białowłosego mutanta, który wyrusza w podróż pełną wesołych przygód. Pokazane sceny? A kogo to obchodzi? Sprawdźmy memy. Pamiętacie Legolasa? To on dzisiaj. Wiedźmin? A gdzie się podział interfejs? Yennefer Chupa Chups. To ma być płotka? No nie jest to wiarygodne odwzorowanie serii. Geralt jako komedia romantyczna. Geralt chyba zamienił mikstury na odżywki. Geralt. A jak sam zwiastun? No cóż, wygląda to w miarę wiedźminowo. Opinie możecie wyrazić na naszym Facebooku. A tak z innych wieści, pierwszy sezon skupi się na przedstawieniu uniwersum i potworów. Całość ma nie stronić od przemocy, grozy i innych dorosłych tematów. Będzie też scena kąpieli. Studio Double Damage Games przedstawiło datę PC-owej wersji swojej gry Rebel Galaxy Outlaw. Ta kosmiczna strzelanka z kampanią fabularną wyjdzie na komputerach 13 sierpnia, najpierw w Epic Game Store. Cena to 79 zł. W planach są wersje konsolowe na PlayStation 4 czy Nintendo Switch. W samej grze otrzymamy sporo opcji modyfikacji kosmicznych myśliwców. Amerykańska firma NPD podała, że Spider-Man, gra studia Insomniac Games na PlayStation 4, jest najlepiej sprzedającą się grą o superbohaterze na terenie USA. Kolejne gry na liście to Batman Arkham City i Arkham Knight. Sam Spider-Man wyszedł w 2018 roku i zebrał dobre oceny. Gra doczekała się paru dodatków z nowymi historiami. It's time to get up. W ostatnim tygodniu pojawiło się sporo materiałów z The Surge 2, gry w stylu Dark Souls od studia Deck 13. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że tym razem będziemy mogli wykreować własnego bohatera, a jednym z przeciwników specjalnych zostanie bestia o nazwie Little Johnny. Serwis IGN zaprezentował także pierwszy kwadrans z gry. Premiera pełnej wersji odbędzie się we wrześniu. Firma EA i studio PopCap Games zapowiedziały Plants vs. Zombies 3, kontynuację sympatycznych gier Tower Defense, w których roślinki bronią ludzkości przed zombie. Co więcej, prealfa trzeciej części wystartowała na urządzeniach Android. Do testów mogli dostać się jednak tylko wybrańcy posiadający przy okazji wystarczająco mocny telefon. Oficjalnej daty premiery jeszcze nie znamy. W tle oglądacie natomiast zwiastun drugiej części serii, bo trzecia jeszcze nie dostała zwiastuna. W ostatnich dniach w sieci pojawił się nowy zwiastun rozgrywki z FIFA 20. Tym razem twórcy próbują przekonać fanów o rewolucyjnych zmianach przy pomocy takich haseł jak zwiększona kontrola w starciach 1-1, poruszanie się piłki napędzane fizyką, czy podkręć piłkę podczas rzutu wolnego. Poznaj system piłkarskiej inteligencji, głosi opis. Premiera 27 września. Coś dzisiaj mam zbyt dobry humor, więc raz jeszcze popatrzmy na marnującą się pizzę.